Witam Państwa serdecznie, nazywam się Robert Jerzewski i będę miał dla Państwa przyjemność poprowadzenia wykładów zanotowanych źródeł energii. Cały cykl tych wykładów składa się z kilku modułów. Dzisiaj zaczniemy od modułu, który będzie związany z charakterystykiem rynku energii odnawialnej. Z czasem oczywiście też omówimy moduły techniczne, czyli moduły związane z samym rynkiem energii odnawialnej, z samą konstrukcją kładzenia paneli fotowoltaicznych, z tym, jak dobierać odpowiednie zabezpieczenia po stronie zarówno DC, jak i po stronie AC. Omówimy także to, jaki jest dach, jakie są połacie dachu i w jaki sposób montować na nich panele fotowoltaiczne. No i oczywiście na samym końcu będzie omawiany cykl związany z projektowaniem. To oczywiście będą projektowanie takie bardzo podstawowe, które dotyczyło będzie tego, w jaki sposób ustawiać panele, w jaki sposób je dobierać, w jaki sposób dobierać kąta ustawienia dachu, w jaki sposób dobierać panele i zabezpieczenia zarówno nadprądowe, jak i przepięciowe po stronie DC, jak i AC, a także sam taki jakby cykl podstawowych narzędzi, które są używane przy montowaniu paneli fotowoltaicznych przez monterów instalacji fotowoltaicznych. Dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć o charakterystyce rynku energii odnawialnej. Oczywiście Państwo doskonale pewnie wiecie i znacie rynek energii odnawialnej, natomiast jakby tu chciałbym zrobić takie wprowadzenie, dzięki któremu będziecie Państwo mieli też jakby, dzięki któremu będziecie Państwo mieli jak najbardziej taki obraz tego, jak wygląda energia fotowoltaiczna, co się na tą energię składa. Powiem też Państwu, że jakby też jakby zachęcam do tego, do zadawania pytań, a także do tego, żeby jakby też mieć własny pogląd na temat tego, co Państwo sądzicie o energii odnawialnej, o tym, w jaki sposób ona się kształtuje, a także no, duża część z OZE to jest biomasa, to jest wszelkiego rodzaju spalanie. I tu generalnie gdzieś tam przynajmniej ja mam mały dysonans, że mimo że jest to zaakceptowane, jeśli chodzi o samą energię odnawialną, no nie do końca, nie uważam tego za energię czystą, aczkolwiek no, to funkcjonuje. Sama energia odnawialna jest jakby w tym momencie bardzo na czasie. Wszystkim zależy na tym, żeby coraz częściej następowała dekarbonizacja tego, co się dzieje w tej chwili, żeby źródła energii odnawialnej zastępowały te wszystkie źródła energii konwencjonalne, czy w tym momencie mam tutaj na myśli gaz, mam tu na myśli węgiel, oraz to, żeby ta energia była coraz bardziej czysta. Oczywiście należy mieć też jakby świadomość, należy mieć, być świadomym tego faktu, że poza samą energią odnawialną, która jest uznawana za energię czystą, pamiętajcie Państwo, że mamy również energię z wodoru, mamy również energię z atomu. I generalnie jakby tutaj też ten fakt jest dosyć mocno podzielony. Opinia, czy w ogóle nawet cały świat jest dosyć mocno podzielona, jeśli chodzi o samą energię odnawialną. Pokażę Państwu też jakby przykłady państw, gdzie następowała transformacja energetyczna. Jedne państwa jakby odchodziły od atomu, drugie państwa chciały tak naprawdę od samego początku wprowadzić dekarbonizację, od samego początku wejść w źródła energii odnawialnej po to, żeby właśnie ten proces następował latami. Sam fakt, musicie Państwo również pamiętać, że sam fakt transformacji energetycznej, tak możemy spokojnie nazywać to określenie, jest związany z faktem, że ona dzieje się na przestrzeni lat. Na przestrzeni lat i to bardziej dekad niż kilku lat. Oczywiście pokażę Państwu też rzeczy, które będą jakby miały świadomość faktu i zobaczycie, że ta transformacja jak najbardziej postępuje, jak najbardziej ona się zmienia. Są rzeczy, które wzrastają rok do roku, dekada do dekady, bo właśnie dlatego, że jest dosyć mocny nacisk ze strony Unii Europejskiej, jest dosyć mocny nacisk rządzących na to, żeby wprowadzać tą energię odnawialną, te źródła zastępować, odchodzić od dekarbonizacji, ale też dlatego, żeby mieć też świadomość, że to, co robimy teraz, nie robimy tylko i wyłącznie dla siebie, ale robimy to również dla naszych dzieci, naszych wnuków.
cały jakby cykl, to co też mówiłem Państwu w kwestii jakby słowem wprowadzenia, że poza samą energią odnawialną, poza samą energią czystą jest energia atomowa, jest energia z wodoru i to są jak najbardziej czyste energie. To kwestia bezpieczeństwa, to oczywiście również jakby zostawiam Państwu ten aspekt do przemyśleń, do zastanowienia się nad tym, jak to Państwo widzicie, jak to Państwo czujecie, czy tak mogę zaryzykować. Poza tym oczywiście również metoda modyfikacji konwencjonalnych źródeł energii, czyli w tym momencie no, mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju zastępowanie węgla w postaci innego substytutu, domieszki związane na przykład z paliwami. To był dosyć mocny eksperyment, który był wprowadzany kilka lat temu, ale z uwagi na to, że niestety nie powiódł się do końca, te domieszki jednak nie zostały wprowadzone w ten sposób. Te również jakby ta dekarbonizacja, przechodzenie i alternatywne paliwo dla węgla w postaci na przykład elektrowni, gdzie próbowano modyfikować kotły na spalanie za pomocą nie tylko węgla, tylko w tym momencie wszelkiego rodzaju biomasy, no bo tak to wszystko nazwiemy w ten sposób, która by powodowała, że te zniszczenia, ta degradacja środowiska będzie mniejsza, aczkolwiek no też to nie do końca się zgodziło. Raz, że kotły, które były przystosowane, miały inną sprawność i były przystosowane właśnie do spalania węgla, natomiast biomasa no niestety ale się charakteryzuje innymi właściwościami fizyko-chemicznymi, no i niestety nigdy to jakby nie będzie tak w 100% dopasowane. Mam tutaj jakby tak, chciałbym też jakby na Państwa pytania odpowiadać. Jakby cały wykład mam podzieliłem sobie na 4 moduły. Jeśli będę kończył każdy moduł, to w tym momencie jakby postaram się Państwu na te pytania odpowiadać po zakończeniu każdego modułu, tak żeby to było dla Państwa transparentne, żeby nie było jakby niepotrzebnego pomieszania. Cały wykład, tak jak powiedziałem, podzieliłem na 4 takie moduły. W jednym module opowiem Państwu o OZE, czyli tak naprawdę krótkie resume tego, jak wyglądają odnawialne źródła energii z podziałem na konkretne kanały. Więc tak naprawdę to oczywiście jakby Państwo pewnie też już sami się orientujecie, ale wiecie, jak to wszystko wygląda, ale to jest takie przypomnienie, żebyście Państwo też mieli świadomość, że odnawialne źródła energii to nie tylko słońce, to nie tylko woda, wiatr czy ziemia, ale to również właśnie ta biomasa, która, mówię, tak powiedziałem, mam na samym początku wykładu, mam taki mały dysonans, że no to nie jest dla mnie czyste. Zdecydowanie dużo, dużo czystszy jest atom. Oczywiście efekty uboczne zostają tutaj też kwestie Państwu. Potem powiem Państwu o polityce energetycznej Polski. I tutaj jakby chciałbym się zawęzić do roku 2040, tak żebyśmy obracali się w ramach czasowych, w tym horyzoncie czasowym jak najbardziej tutaj aktualnym. Jakby musicie mieć Państwo świadomość tego, że odnawialne źródła energii bardzo mocno ewoluują. Bardzo mocno ewoluują i inaczej to wyglądało w przypadku, kiedy odnawialne źródła energii funkcjonowały, czy zaczynały funkcjonować, przynajmniej tutaj na rynku naszym polskim, w roku 2000, czy przed rokiem 2000. Po drodze oczywiście były perturbacje związane i jakby protesty też społeczne, nie do końca jakby związane z uzasadnione i trochę też jakby spowodowane tym, że trochę nie wiedzą, trochę tym, że ludzie boją się zmian, boją się wprowadzania czegoś nowego. Oczywiście to ewoluowało i tutaj jakby chciałbym mówić polską politykę energetyczną do roku 2040, czyli kolejne 2 dekady, co musimy zrobić. Co powinniśmy zrobić, ale czego też nie zrobiliśmy. I to oczywiście są dla nas potężne konsekwencje finansowe, a także może w przyszłości też finansowanie związane właśnie z odnawialną energetyką. W trzecim module opowiem Państwu o prognozach rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. I tutaj jakby jak według danych do momentu teraz, jak to się rozwija, będzie to prognozowane na kolejną dekadę. I oczywiście tutaj też przybliżę Państwu moduł, w jaki sposób Polska wypada zarówno na tle Unii Europejskiej, na tle całej Unii, jak i również na tle całego świata. Zobaczcie Państwo, że są, jeśli chodzi o same przykłady takich dobrych praktyk w obszarze odnawialnych źródeł energii, są państwa, są kraje, są kontynenty,
które pokazują, że transformacja energetyczna może zadać się w bardzo krótkim czasie albo może być też na tyle ekspansywna, że jak najbardziej ma to wszystko rację bytu i to się dzieje tak naprawdę na naszych oczach. Mówiłem na początku też Państwu, że dosyć mocno OZE ewoluuje i to jakby idziemy coraz mocniej zarówno w postępie rozwoju samych OZE, ale też dosyć mocno w elektromobilność, dosyć mocno obecnie w kondensatory, które będą powodowały, że tą energię gdzieś trzeba trzymać. W tej chwili już jakby sama fotowoltaika czy energia z wiatru powoduje już tak duże rozchwianie sieci energetycznej, że energetyka no, coraz bliżej jest tego punktu krytycznego, z którym no, za chwilę nie będzie mogła sobie poradzić, dlatego coraz bardziej są powszechne rozwiązania falowników, na przykład hybrydowych, które również są jakby kondensatorami, które również są magazynami energii, po to, żebyśmy mogli tą energię magazynować. Również jakby moduł dotyczący prawa energetycznego jest bardzo dosyć mocno aktualny, dosyć mocno ewoluuje w dzisiejszych czasach, więc jakby to też się zmienia i też jakby trzeba mieć na uwadze fakt, że to, co jest teraz tutaj, na dany moment, no niestety, ale nie będzie status quo przez kolejną dekadę. To też Państwu tak szybko o tym opowiem. No i generalnie ostatni jakby moduł, o którym chciałbym Państwu powiedzieć, to będzie moduł związany z transformacją energetyczną. Tutaj dobrymi przykładami takich państw, które ewoluują, które przechodzą na naszych oczach tą transformację energetyczną, są właśnie Dania, są właśnie Niemcy, ich szablonowy program Energiewende, który jakby pokazuje, że Niemcy dosyć mocno na podstawie czynników EGSO i endogenicznych spowodowały, że no niestety, ale trzeba ewoluować, trzeba ewoluować i ta transformacja musi się wydarzyć. No i w tym momencie również jakby na bazie tej rewolucji energetycznej powiem Państwu, co się tam wydarzyło, co się zadziało, co było dobrze, ale coś może też, czegoś może nie udało się zrobić. Może było coś, co spowodowało, że ta transformacja energetyczna no nie idzie do końca tak, jakby tego chcieli. Ale to jakby po kolejnych modułach. Ok, zacznijmy od modułu pierwszego związanego z energią odnawialną. Sama energia odnawialna, jak już Państwu mówiłem wcześniej, to energia, która jest związana z odnawialnymi źródłami energii. No i w tym momencie te odnawialne źródła energii to jest energia z wiatru, to jest energia ze słońca, to jest energia z ziemi. No i oczywiście tutaj w poczet tych wszystkich energii odnawialnej również zaliczana jest biomasa. I na tą biomasę tutaj wyliczony jest podział na biomasę stałą, na biogaz i biopaliwo. Oczywiście jeśli patrząc w aspekcie porównywania całej tej energii odnawialnej i samego jakby wprowadzenia tego, jak to wygląda, rzeczywiście no, na pewno energia z gazu czy z biopaliw, które są w jakiś sposób modyfikacją tych z roślin, na przykład energetycznych, ewentualnie dodatkowych domieszek, które są dodawane, na pewno zdecydowanie jest lepsza niż paliwo, które na przykład będzie z biomasy, z utylizacji, ze spalania szczątek zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. Pamiętajcie Państwo, że jakby, tak jak mówię, zostawiam kwestię oceny Państwu, co Państwo o tym myślicie, pomimo tego, że biomasa zaliczona jest również do odnawialnych źródeł energii. Nawet więcej, biomasa dosyć mocno rozwija się, jeśli chodzi o rynek tutaj nasz polski, dosyć mocno się rozwija obok właśnie energii ze słońca i energii wiatru. Natomiast jakby należy mieć świadomość, należy mieć fakt, że sama ta biomasa no, powoduje, że to jest jednak spalanie. Oczywiście to nie jest spalanie tak dosyć mocno zanieczyszczające i degradujące środowisko, jak w przypadku paliw kopalnianych, no ale jednak jest to spalanie, jednak w jakiś sposób no, to środowisko zanieczyszczamy. Tutaj w tym momencie oczywiście również generalnie jakby cała biomasa, poza tym, jeśli chodzi o
doliczana, dając dolę energii czystej. Będziemy też myśleć tutaj w tym momencie też o energii atomu czy energii wodoru. Energia wodoru jest jakby idealną energią, gdzie tutaj tak naprawdę odpadem jest zwykły tlen, więc generalnie jakby nie ma żadnych skutków ubocznych. W przypadku atomu no również mamy tą energię dosyć czystą. Tu tak naprawdę nic się nie dzieje, chyba że co jakiś czas pojawiają się różne perturbacje związane z wybuchem kolejnych reaktorów, gdzie ostatnio właśnie wybuch reaktora w Fukushimie spowodował, że no ten obraz świata dosyć mocno skierował się w kierunku własnej dosyć energii odnawialnej, tak dosyć mocno skoncentrowanej, natomiast odszedł od energii atomu. Jak pokażę potem też Państwu w module czwartym wykładu, no samo odejście i czy w ogóle odchodzenie od atomu, no też jakby że w jakiś sposób jest rozwiązaniem, ale nie do końca też akceptowanym z punktu niezależności energetycznej. I tu też jakby opowiem Państwu też tak krótko o tym, w jaki sposób właśnie Niemcy próbowali się uzależnić energetycznie i finalnie jak to się skończyło, z uwagi na to właśnie, że całkowicie wyalienowano elektrownie atomowe, które no jakby pokazując, no poza tym, że kwestie uwarunkowań, kwestie osadzenia całej tego kompleksu bloków z aparaturą sterowniczą oraz ludźmi, którzy muszą odpowiednio tym zarządzać, powoduje, że cała jakby struktura jest dosyć mocno ograniczona i już pojawiają się przypadki, że odejście od atomu no, niekoniecznie było w tym momencie jakby może dobrym. I tu również jakby proszę, żebyście Państwo też oceniali to na bazie własnych jakby przemyśleń, własnych doświadczeń. Jakby nie kwestia oceniamy jakichś animozji, które spowodują emocjonalnych, że to, że powiedzmy z jednej strony mamy środowisko i musimy o nie dbać i oczywiście zdarzają się katastrofy, ale z drugiej strony właśnie jako osoby techniczne, jako osoby wysoko merytoryczne, które jakby oceniają też aspekt technologiczny, aspekt techniczny, ale oczywiście też mając na uwadze dobro środowiska, no bo jakby poza tym, że coś zawsze się wydarza, no ta energia z atomu no jest naprawdę bardzo czystą energią. Sama energia właśnie, prowadząc, jeśli chodzi o energię słoneczną, no bo powiedzmy to jest fotowoltaika, to jest generalnie jakby przyszłość, która się najmocniej rozwija zarówno tutaj na naszym rynku krajowym, rynku europejskim, jak i rynku światowym, jest dosyć mocno ewoluuje. W tej chwili jakby poza tym, że są dosyć mocne dotacje rządowe w postaci licznych programów, czyli ten na przykład szablonowy Mój Prąd, który już w tej chwili trzecia edycja jest, to dodatkowo jeszcze oczywiście problemem w tej chwili samej jakby fotowoltaiki jest to, że z czasem mamy, za chwilę będziemy mieli pierwsze te instalacje fotowoltaiczne, które generalnie za chwilę będą podlegały, straciły swoją tak naprawdę wydajność, stracą tą swoją wydajność i ich eksploatacja dalsza nie będzie miała sensu, będzie z punktu czysto ekonomicznego kompletnie nieopłacalna. I tu w tym momencie jakby nakreślają nam się kolejne problemy, co z takimi fotoinstalacjami będziemy robić, co, w jaki sposób je utylizować, co robić tak naprawdę z tymi pierwiastkami, które są modułem nośnym budowy całej instalacji. I to są jakby problemy, które dotyczą fotowoltaiki. Samych omawianie tych jakby rzeczy nie będę Państwu omawiał, bo to generalnie jakby Państwo wiecie, chcę się skupić na takich rzeczach ważnych z punktu widzenia właśnie zarówno ochrony środowiska, jak i tego, czego co nas dotyczy. Więc to jest tak naprawdę problem. W tej chwili jakby od jakiegoś tam czasu już mamy powiedzmy ten krzem, który stosowany jest w modułach monokrystalicznych. Jego sprawność w zależności od modułu oscyluje między 21-23%, ale w tym momencie nadchodzą perowskity, więc generalnie również technologia, która będzie jak najbardziej w jakiś sposób albo alternatywą dla ogniw krzemowych, albo po prostu no, będzie w jakiś sposób też może część wypierała. Tam z kolei ten problem jest taki, że no, niestety, ale mamy problem związany z wydajnością.
tych perowskitów i niestety tutaj jakby też mogą się pojawiać problemy. Kolejnym problemem związanym z instalacjami fotowoltaicznymi jest to, że one co jakiś czas ulegają samozapłonowi. Oczywiście różne są jakby świadomość faktów związana z tym, że te instalacje ulegają samozapłonowi. Mają oczywiście zabezpieczenia zarówno przepięciowe, nadprądowe czy wyłączniki główne po stronie AC czy DC, czy dodatkowo dobezpieczane są w postaci mikroinwerterów, które również ładują, aczkolwiek no, dzieje się czasami coś, co powoduje, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, no i te instalacje tak naprawdę ulegają samozapłonowi. Więc jakby to jest problem. Kolejnym problemem, który w tej chwili związany z fotowoltaiką, jest to, że inwertery są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, no i w tym momencie już wchodzą inwertery hybrydowe, które jednocześnie poza tym, że są zabezpieczeniem z całej instalacji fotowoltaicznej, tym takim mózgiem, jeśli mogę tutaj w tym momencie określić, użyć takiego określenia, no to również powodują to, że cała ta instalacja, no tą energię gdzieś trzeba skupiać, gdzieś trzeba ją zbierać. W tej chwili funkcjonuje jeszcze program net meteringu, że możemy w tej chwili wysyłać do instalacji, do sieci te nadwyżki prądu i w okresie, kiedy mniej instalacja nam produkuje, czyli tym właśnie jesienno-zimowym, pobierać. Oczywiście to kosztuje te 20% w przypadku mikro i 30% w przypadku małych instalacji, ale w tej chwili od stycznia 2022 roku, od pierwszego, to się wszystko już będzie zmieniało, już będą inne zasady rozliczania tego wszystkiego, więc w tym momencie co będzie? To generalnie ten status quo będzie zachowany dla wszystkich instalacji, które będą zainstalowane do tego roku i rzeczywiście przez 15 lat będą mogły rozliczać na zasadzie net meteringu, w zależności od wielkości 20 albo 30% opłaty za przechowywanie, ale w tej chwili już jakby producenci falowników wychodzą do przodu z całym tym problemem, no i tworzone są inwertery, które są hybrydowe i służą też jako magazyn energii, więc magazyn energii jak najbardziej to jest problem taki dosyć mocno przyszłościowy, który również trzeba będzie rozwiązać. W przypadku, no i to jest jakby wszystko związane z całą tą właśnie energią ze słońca. Energia wiatru również przeżywała swoje wzloty i upadki i również jakby jest dosyć mocno się rozwija. Oczywiście pomijamy w tym momencie te perturbacje, które związane były również właśnie z niewiedzą osób w pobliżu budowania tych turbin gospodarstw domowych, z tym, że potem ustawa krajobrazowa to w jakiś sposób uregulowała i całe prawo energetyczne i prawo OZE. Ale też jakby w tej chwili wiatraki znowu przeżywają swój renesans. Coraz bardziej ich więcej się buduje, coraz więcej jakby widać tych wiatraków. No, problem, no, jak jeśli Państwo przejeżdżacie przez Polskę, to też Państwo widzicie, że no, są obszary, gdzie tak naprawdę ten wiatr nie wieje i te wiatraki stoją. Więc w tym momencie no, nie ma tej odpowiedniej prędkości znamionowej po to, żeby uruchomić ten wiatrak, po to, żeby ta prędkość była na tyle, że to się już opłaca produkować, tylko po prostu stoją bezczynnie. No to w tym momencie jest trochę strata energii, strata tego czasu, tych kosztów inwestycyjnych. Pamiętajcie Państwo, to też są inwestorzy. To generalnie jakby nie jest kwestią czy ideą postawić wiatrak i być OZE. Oczywiście to jest jakby cel poboczny, ale celem szczegółowym jest to, żeby też na tym zarabiać. Być prośrodowiskowy, proekologiczny, ale żeby na tym zarabiać. Jeśli na tym się nie zarabia, no to w tym momencie inwestycja niestety ale jest nietrafiona. Każde powiedzmy w przypadku naszych wiatraków to jest 20-25 lat w zależności od turbiny. To oczywiście wymaga okresowego serwisowania. To się amortyzuje, to się zużywa i to wszystko kosztuje. Koszty robocizny są naprawdę bardzo wysokie, to są godziny robocze takich techników, którzy muszą to obsługiwać, muszą konserwować te wszystkie turbiny po to, żeby to mogło funkcjonować, po to, żeby to mogło jak najbardziej przynosić zysk zarówno dla inwestora, jak i lokalnej społeczności, która w tym momencie tutaj operuje. Więc mamy te turbiny wiatrowe również coraz większe. Ci wszyscy główni producenci produkują coraz większe, więc tak naprawdę za chwilę, jak spojrzycie Państwo, okazuje się, że
jest park wiatrowy złożony z kilkudziesięciu turbin i każda z nich ma po 5-6 MW, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Energia wodna, no tutaj u nas jakby energia wodna, sama idea, w zależności od tego, czy będzie to przepiętrzenie, czy energia związana z samych pływów, powiedzmy prądów morskich, no tutaj jakby u nas no, też w jakiś sposób minimalnie też pokazuje, że ten proces się dzieje, ten proces ma miejsce, aczkolwiek nie jest to tak dosyć mocno popularne, jak właśnie ta fotowoltaika, czy energia wiatru, czy właśnie biomasa, o której za chwilę będziemy mówili. Sama jakby energia wodna oczywiście ma również rację bytu, ale z uwagi na to, że jakby no kwestia umiejscowienia, wybudowania, akceptacji środowiska, akceptacji społeczeństwa, no powoduje, że no niestety, ale wygląda to, jak wygląda. No i nie jesteśmy w stanie pewnych procedur i je nagiąć, ewentualnie przyspieszyć, bo po prostu cały proces legislacyjny trwa tyle, a nie inaczej. Energia geotermalna, tu w tym momencie również rozwija się, ale bardziej jakby rozwija się w kierunku takiej energii geotermalnej prosumenckiej, podobnie jak jest to fotowoltaika. Bardzo często teraz dosyć mocno są reklamowane, są lansowane odnawialne źródła energii, ale nie już jako mono źródło energii, ale bardziej już jako poli, jako hybryda. Czyli na przykład mamy tutaj łączenie fotowoltaiki właśnie z pompami ciepła. Fotowoltaiki czasami z wiatrakiem przydomowym, czy powiedzmy nawet tymi turbinami pionowymi, które dosyć mocno są w tym momencie też, niekoniecznie powiedzmy w naszym kraju, ale w Europie Zachodniej, w instalacjach tych przydomowych dosyć mocno są oblegane i dosyć cieszą się dosyć mocną popularnością. Więc w tym momencie te instalacje hybrydowe jak najbardziej tak, energia geotermalna, ale bardziej jako ta prosumencka. I to w tym momencie oczywiście zależy od tego, jaka jest potrzeba zasilania takiego domostwa, ile potrzebujemy tych kilowatów. W tym momencie oczywiście też zależy od tego, jaki jest stan budżetu, czy to będą wymienniki pionowe, czy wymienniki poziome. Oczywiście pierwsze są dużo droższe, bo do tego dochodzą również badania, odwierty, jaki jest teren, jakie jest ukształtowanie tego terenu, jaka jest jego struktura, jaki jest jego charakter, no bo w tym momencie, czy będziemy wiercić wiertłami, czy po prostu zwykła płukanka wystarczy, żeby się do tego dostać. Kwestia czynnika, czy to będzie czysta solanka, czy to będzie solanka połączona z wodą. To oczywiście poza tym dochodzą jeszcze kwestie również obsługi takiej pompy. Najważniejsze, bo w tym momencie jakby skupiłem się na tych pompach takich najbardziej wydajnych, ale jeśli Państwo nawet spojrzycie na budownictwo w tej chwili, jakie się buduje, to właśnie jednorodzinne, bo tam głównie jest ten taki akces położony na ten ślad, no to głównie też jakby pompy, czy to będzie na przykład pompy powietrzne, które mają dosyć niską sprawność. Czy to w ogóle ma rację bytu? No oczywiście ma rację bytu, jeśli mamy zimę, gdzie jest temperatura 12-15, jeśli mamy taką zimę jak teraz, no niestety, ale ten agregat będzie musiał się załączać po to, żeby produkować i podgrzewać tą wodę, no i w tym momencie no, sprawność takiej turbiny dosyć mocno będzie spadała. Kwestie właśnie w tym momencie no też wyników pionowych, czy ewentualnie te pompy ciepła, gdzie jest wodne, no też generalnie powiedzmy odpowiednie ukształtowanie musi być, żeby to jak najbardziej się spełniło. Więc tak naprawdę no, mamy w tym momencie tutaj jakby dosyć mocne rozgraniczenie tego, co możemy robić, a na co nas stać, ale jak najbardziej uzależnienie energetyczne jesteśmy w stanie tutaj jak najbardziej to osiągnąć poprzez właśnie poza instalowaniem odnawialnych źródeł energii, ale też dzięki właśnie budownictwu, między innymi właśnie czy energooszczędnemu, czy budownictwu pasywnemu, które dosyć mocno jest również rozpropagowane. No i w tym momencie chodzimy jakby do ostatniego takiego wprowadzenia do odnawialnych źródeł energii
czym jest właśnie biomasa, która no, spalamy. Biomasa versus węgiel oczywiście jest zdecydowanie dobrym, lepszą alternatywą, ale nie oszukujmy się, zawsze to będzie i tak gorsze rozwiązanie niż te odnawialne źródła energii, dzięki którym pozyskujemy energię elektryczną czy energię cieplną właśnie z wiatru, czy z wody, z ziemi, czy też właśnie ze słońca i będzie ona na pewno zdecydowanie dosyć mocniej zabrudzona. Oczywiście możemy też spalarnie, które są budowane, one opalane są powiedzmy tymi cząstkami, czy powiedzmy tymi odpadami zwierzęcymi, jak i roślinnymi, no ale możemy też to opalać w postaci na przykład dosyć mocno kalorycznych czyst, kalorycznych składników, kalorycznych, jakich są na przykład czy wierzba, czy topola, czy trawa słoniowa, które charakteryzują się dosyć szybkim, bardzo szybkim przyrostem, nie wymagają praktycznie żadnych tutaj właściwości glebowych. Minusem poza tym jest to, no niestety, ale w jakiś sposób też pobierają te wszystkie minerały i też w jakiś sposób wyjaławiają taką ziemię. To, że nie potrzebują zbyt, nie mają zbyt wysokich wymagań związanych ze wzrostem, powoduje, że niestety te wymagania również są związane z tym, że wyjaławiają tą glebę z minerałów, no i w tym momencie zajmując się taką właśnie ochroną takich, znaczy przepraszam, uprawą takich roślin, to w tym momencie no, nie jesteśmy w stanie zadbać o to w 100%, no i ta ziemia niestety będzie stracona. Możemy oczywiście uprawiać jeszcze wysokoenergetyczne rośliny, jak rzepak, który również jest dosyć dobrą rośliną, no ale jakby no to też powiedzmy to będzie efekt uboczny tego, co zostanie, więc to musimy spalić. Aczkolwiek no jakby chcę Państwu tutaj wytłuścić to, żebyście jakby mieli świadomość, że ta energia jest energią nie do końca czystą, no bo z definicji nie jest ona czysta, do tego dochodzą oczywiście energia z atomu i energia z wodoru. Wodór oczywiście to w tym momencie jak najbardziej jest najczystszą z tych wszystkich energii i już jakby no, są znane patenty, które powodują, że jesteśmy w stanie kontrolować tą reakcję wodorową i jesteśmy w stanie nad nią zapanować, bo to było głównie gdzieś tam kiedyś problemem, że nie potrafiliśmy tego. W przypadku atomu również ta reakcja jądrowa też to kontrolujemy, aczkolwiek no, zdarzają się czasami takie sytuacje jak właśnie Fukushima, że no, to się wymknęło i w tym momencie no, degradacja środowiska jest dosyć mocna. Aczkolwiek no, produkcja takiej energii jest w stanie jak najbardziej zapewnić to, w jaki sposób funkcjonujemy i w jaki sposób jesteśmy w stanie być w pro czysta natura, no i funkcjonować na zasadzie takiej, że jak najbardziej nam tutaj to pomaga i jesteśmy w stanie tutaj w tym momencie zdywersyfikować i odejść od dekarbonizacji na rzecz właśnie odnawialnych źródeł energii po to, żeby ta energia była czystsza. Więc to jest jakby tyle wprowadzenia pierwszego modułu związanego z samymi odnawialnymi źródłami energii. To jest takie najistotniejsze rzeczy, które Państwo tutaj powinniście na temat tej energii wiedzieć i to jakby jest takim clue. Tak jak mówiłem, pytania, które Państwo dajecie, również tutaj będę starał się odpowiadać. Także witam Państwa wszystkich raz jeszcze i tutaj odpowiadając na jedno z pytań, czy będą materiały do pobrania, tak, materiały oczywiście będą udostępnione i będziecie Państwo mogli te materiały z nich skorzystać. W momencie, kiedy będzie potrzeba dowiedzenia się czegoś więcej, proszę wysyłać maile na adres telewizja, tu podam Państwu akronim, TVDOIB,
@gmail.com. Ten akronim to Telewizja Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. I na ten e-mail po prostu proszę wysyłać te pytania, które się skrystalizują u Państwa w trakcie i postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Jeśli ktoś nie będę wiedział, no to oczywiście to jest też jakby dla mnie jakby tutaj pole do tego, żeby doczytać jeszcze więcej i spróbować na Państwa pytania odpowiedzieć. Tutaj pytanie dotyczące, mam dotyczące zysku z biomasy. Tutaj rozumiem, że chodzi o wierzbę energetyczną. Ile kosztuje uprawa, ile kosztuje ścinka i dowóz do elektrowni, ile ciepła dostarczyć, aby ją osuszyć albo spalić, ile na końcu daje to dwutlenku węgla, uwzględniając silniki roszczeń. Pytanie dosyć mocno złożone, jeśli chodzi o ten zysk. Szczegółowe dane, nie jestem w tej chwili panu tego przytoczyć dokładnie, ile to jest, ale powiedzmy zakładając, że dosyć mocno kaloryczny węgiel ma około 23 kilojuli. Wierzba energetyczna jest jednym z tych takich najmocniejszych. Sama jej uprawa, ile kosztuje ścinka? Znaczy tutaj jakby kwestia doprecyzowania kosztu uprawy, czy to ma być kwestia jednego. Im więcej hektarów uprawy, tym generalnie to się wszystko w tym momencie oczywiście delikatnie zmniejsza. Ścinka, no to generalnie jest jakby kwestia nie z samego ścięcia, tylko jakby kwestia ścięcia i pocięcia tego drewna i potem odpowiednio dostarczenia dowozu to, co pan mówi. Powiem tak, to wszystko zależy od tego generalnie aspekt ekonomiczny. Jeśli rzeczywiście jest, można oczywiście przyjąć dane, które są związane na przykład z tego, ile taka wierzba energetyczna jest w stanie nam dostarczyć ciepła, ile generalnie, w jaki sposób i ile będziemy ją hodować, ile zainwestujemy po to, żeby ona nam urosła, tylko najważniejszy aspekt jest taki, że kwestia dowozu z punktu A, czyli w tym momencie zakładamy, że to jest ta uprawa, miejsce uprawy, do elektrociepłowni i to, czy generalnie w tym momencie ta elektrociepłownia przyjmie nam takie ilości, jaką chcemy. Najważniejsze w tym momencie jest zakontraktowanie sobie wcześniej tej uprawy, bo jakby nie ma co wchodzić w koszty, jeśli generalnie taka uprawa nie jest zakontraktowana. To, że generalnie elektrownia w tej chwili mówi, że potrzebuje taką wierzbę, za chwilę może się okazać, że przyjdzie ktoś inny i powie, że ma trawę słoniową, której wyhodowanie kosztuje dużo mniej i w tym momencie ta trawa słoniowa będzie tańsza i ta dowózka tego materiału do nas w tym momencie nie przyjdzie. Na pewno jest to opłacalne, na pewno nie jest to tak opłacalne, że może to być biznes, na którym można się tylko i wyłącznie skupić. Kwestia jakby też wzięcia i założenia, zawiązania funduszu na straty. To, że generalnie coś rośnie, to jest jedna sprawa, ale mogą przyjść na przykład susza czy upały i odpowiednio w tym momencie trzeba będzie to nawadniać. W tym momencie no, na przykład zacznie karłowacieć, a nie rośnieć. I w tym momencie no, nie osiągnie to odpowiednio takiej wzrostowej wartości. Powiedzmy, nie będzie miało 3-4 lat, 5, 6, 3-4 lata jest bodajże dla topoli, ale 4, 5, 6 dla powiedzmy wierzby, że generalnie ona nie osiągnie takiej wartości. W tym momencie no, cały biznesplan jest niestety, ale nieadekwatny. Spalanie. Kwestia, oczywiście są kalkulatory, to też o tych kalkulatorach powiem i generalnie Państwu też powiem, jak wyliczać, poznać dokładnie dane, ale w tym momencie proszę jakby mieć świadomość, że to jest tylko i wyłącznie wartość poglądowa. Do wszystkiego trzeba niestety podejść bardzo indywidualnie i im wprowadzimy większą liczbę zmiennych, tym tak naprawdę ten zysk może nam się okazać większy lub mniejszy. Bo to, co tutaj zaznaczone było w pytaniu, samo wyhodowanie wiąże się z tym, że czasami, nie wiem, ziemia nie będzie taka miała takich właściwości, jakich potrzebujemy.
nastąpią susze, trzeba będzie to podlewać. Kwestia ścinki, kwestia pocięcia tego drewna i kwestia dowiezienia do elektrociepłowni. Czy elektrociepłownia przyjmie odpowiednią taką ilość. Więc to generalnie jakby jest kwestia na początku rozplanowania tego wszystkiego i potem. Oczywiście kwestia tutaj też tego, ile oszczędzamy dwutlenku węgla. No oczywiście oszczędzimy tego dwutlenku węgla, zdecydowanie mniej wyemitujemy do atmosfery niż w przypadku węgla, ale należy mieć świadomość również, że to jest jednak spalanie. To jest jednak spalanie. Jeśli Państwo nawet spojrzycie na aspekt historyczny czy na rys historyczny, no to okaże się, że tak naprawdę dużo jest rzeczy związanych z tym, że spalarnie czy biogazownie chcą powstawać, natomiast jest dosyć mocne lobby społeczne, które mówi, że no nie chcą tego. To tak naprawdę poza tym, że to jest spalane, poza tym, że to się spala, ten proces się dzieje, no nie oszukujmy się, ale no nie jest on najszczęśliwszy, bo z jednej strony też jakby weźcie Państwo pod uwagę, mamy dysonans. Z jednej strony mamy kompletnie czyste źródła energii w postaci słońca, ziemi, w postaci wiatru, wody. Z drugiej strony mamy również czyste źródła energii, które są na przykład spalania. I z jednej strony dbamy o to środowisko, staramy się robić jak najmniej po to, żeby emitować tego dwutlenku węgla do atmosfery. Z drugiej strony palimy to, nie mówię już, że węglem, ale palimy to odpadami roślinnymi, palimy to odpadami zwierzęcymi i w tym momencie to, co zaoszczędziliśmy, wyrzucamy z powrotem do atmosfery. Oczywiście nie będą to takie duże ilości jak w przypadku węgla, aczkolwiek sytuacja ma miejsce, no i w tym momencie jak się do tego odnieść. Więc jakby chciałbym też Państwa uczulić na ten temat, jakby myśleć przyszłościowo, ale tak, że nie myślimy tylko i wyłącznie o sobie, ale myślimy o naszych dzieciach, myślimy o naszych wnukach, po to, żeby pozostawić tą czystą spuściznę tutaj po nas. Środowisko. Środowisko, tutaj odpowiadając na Pana pytanie, zyskuje więcej. Tak jak powiedziałem, nie jestem w tej chwili w stanie bez tego kalkulatora tego dokładnie policzyć. Bo są odpowiednie kalkulatory, które wpisuje się w przypadku tak samo jak w przypadku fotowoltaiki, ile zyskujemy. Natomiast jest to na pewno zdecydowanie mniej. Nie jest to tak jak w przypadku, tutaj jakby nie podaję konkretnych wartości, nie jest to jak w przypadku energii fotowoltaiki czy energii wiatru, że mamy tak naprawdę nic nie emitujemy do środowiska poza powiedzmy jakimiś czynnikami, które wpływają odpowiednio na społeczeństwo, że są delikatne szumy czy ewentualnie ekologów, którzy twierdzą, że staje to na szlaku migracyjnym ptaków, ale na pewno jest to, środowisko zyskuje więcej w sensie na pewno połowę więcej tego, co byśmy robili za pomocą węgla. Aczkolwiek, tak jak mówię i jakby staram się tego, to Państwu też jakby przekazać. Każde spalanie jest jednak spalaniem i to nie ma nic wspólnego z czystym środowiskiem, nic wspólnego z czystością. Czyste są te źródła energii, czy te źródła, z których pozyskujemy energię elektryczną, czy energię cieplną, takie, które rzeczywiście nic nie emitujemy, żadnego dwutlenku do węgla. Tutaj w tym momencie emitujemy ten dwutlenek i każde spalanie jest moim zdaniem złym i to jakby to, że zostało zakwalifikowane do odnawialnych źródeł energii, nie ma nic wspólnego. To jest tylko i wyłącznie w jakiś sposób degradacja środowiska, tylko że w mniejszym stopniu. Odwlekamy jakąś czynność w czasie. Więc spalanie jest po prostu spalaniem. Okej. W przypadku drugiego modułu, jakim jest polityka energetyczna Polski? Sama polityka energetyczna Polski to jest oczywiście związane z następstwem tego, co wymaga od nas Unia Europejska, kiedy wchodząc w jej struktury zobligowaliśmy się do tego, żeby osiągnąć. I tu w tym momencie są różne poziomy tego, co powinniśmy osiągnąć. Polityka energetyczna została ustalona jakby na kolejne dwie kadencje do roku 2040. Została ona opracowana przez ministra energii i jakby jest odpowiedzią na
najważniejsze pytania, które stoją przed polską energetyką w perspektywie kolejnych dwóch dekad. To, co powinniśmy zrobić, żeby dostosować wszystkie nasze lokalne, powiedzmy tak to nazwijmy, do europejskich standardów normy. To oczywiście dokument jest na tyle ważny, że ma on cel strategiczny w postaci znaczenia tego, w jaki sposób będziemy do tego dążyć, co jest głównymi celami i w jaki sposób będziemy tworzyć działania po to, żeby te cele zrealizować. Same inwestycje związane z tym programem szacowane są, że będą kosztowały około 400 miliardów złotych. Jak widzicie Państwo, są to ogromne pieniądze, jeśli chodzi o związane. Oczywiście plany są dalekosiężne, ale jakby też uczyłem Państwa na początku i też jakby proszę, żebyście Państwo też sami jakby mieli do tego jakby podejście i analizę chłodnej sytuacji. Z jednej strony jako osoby wysoko merytoryczne, techniczne, ale z drugiej strony też jako osoby, które patrzą na proekologiczną sytuację, ale też w ten sposób nie ulegają takim emocjom i chłodno kalkulują to, co nam się opłaca. Sama, tak jak powiedziałem, sama inwestycja zgodna z tym programem polityki energetycznej do roku 2040, czyli kolejne prawie dwie dekady, będzie kosztowała nas 400 miliardów złotych. Te pieniądze będą ściągnięte zarówno w postaci finansowania z Unii, czyli ten nowy program, który w tej chwili wchodzi 2021-2027, te nowe programowanie, ale z czasem te pieniądze się skończą, więc będzie część tych środków ściągnięta z podatków pośrednich i bezpośrednich. Za te zmiany zapłacicie Państwo, my wszyscy. Bo tak naprawdę Państwo to my i jakby należy mieć tą świadomość, że kwestia finansowania tego przez Państwo to nie jest, te pieniądze nie biorą się, nie wiadomo, po prostu ze skarbca, tylko one są finansowane w postaci podatków pośrednich i bezpośrednich przez nas, obywateli. Sam ten miks energetyczny spowoduje, że rzeczywiście powinniśmy być coraz bardziej proekologiczni, coraz bardziej proenergetyczni, ale właśnie pro, bardziej w stronę tej czystej energii. Sam program tak naprawdę zobligowany jest również do tego, które spowodują, że musimy spełnić oczywiście wskaźniki, bo to, że mamy pewne założenia, to jest jedno, natomiast te założenia będą weryfikowane na podstawie wskaźników, które przez kolejne dwie dekady powinniśmy osiągnąć po to, aby spełnić zarówno wymagania unijne, jak i wymagania tutaj właśnie te nasze lokalne po to, żeby na nas nie były nakładane kary. Dobrym case'em, bo też chciałbym Państwu tak jakby poza tym, co mówię, chciałbym też przytaczać taki case study, które też będą Państwo obrazowały. Dobrym przykładem jest przykład naszego obecnego konfliktu, czy powiedzmy nieporozumienia, bo nie chcę w tym momencie nadawać temu zbyt pejoratywnego znaczenia, z Czechami, gdzie generalnie jest nasza elektrownia Turów. Generalnie problem zawsze był, Czesi zgłaszali nas to jakby, ten problem nam od kilku już lat i generalnie w tym, my z tym nic nie robiliśmy. Problem był naprawdę dosyć znaczący, bo rzeka cofała się o kilkadziesiąt kilometrów po stronie czeskiej, więc jakby problem cały czas miał miejsce. My jako kraj z tym nic nie robiliśmy. W końcu w pewnym momencie cierpliwość Czechów się wyczerpała, poszli na skargę do Trybunału Europejskiego, no i Trybunał wydał decyzję, jaką wydał. Oczywiście w tym momencie należy mieć Państwo, musicie mieć jakby rozwagę dwóch kwestii. Pierwsza kwestia, wziąć pod uwagę dwie kwestie. Pierwszą kwestią jest taka, że chcą nam zamykać elektrownie, czy ewentualnie są działania podejmowane lobbystyczne, które powodują, że w jakiś sposób może to się odbić na naszym bezpieczeństwie energetycznym, no bo nie oszukujmy się, elektrownia Turów jest dosyć mocno znaczącym punktem energetycznym na mapie kraju. Z drugiej strony mamy roszczenia Czechów, którzy po ich stronie to środowisko naturalne jest degradowane i w jakiś sposób ta elektrownia niszczy te ich zasoby. Więc tu w tym momencie należy jakby też spojrzeć na to z punktu widzenia i technicznego, i takiego eko, pro-eko.
Z czystego widzenia punktu technicznego, oczywiście dla nas to jest bardzo zła sytuacja i w tym momencie no, musimy robić wszystko, żeby to zminimalizować. Nie da się tego zrobić w ciągu tygodnia, dwóch czy trzech, tylko na to potrzeba miesięcy, a może nawet lat, żeby tę sytuację poprawić. Dochodzą do tego kwestie finansowe, które musimy zapłacić. W jakiej wysokości, tego nie wiadomo, bo to będzie uzależnione od tego, w jaki sposób Czesi sobie to naliczą. Z drugiej strony dochodzi postawa pro-eko. Czesi zgłaszali problem już parę lat temu. My, jako kraj, nic sobie z tego nie robiliśmy. Dochodzi kwestia degradacji środowiska i tego, że no jest problem. Więc w tym momencie no mamy problem, który trzeba rozwiązać. Nic nie robiliśmy przez parę lat i w tym momencie teraz tracimy podwójnie. Bo raz, że musimy w jakiś sposób szybko tworzyć, użyję tutaj jakby niezbyt ładnego określenia, rozwiązania sznurkowe, które w jakiś sposób przynajmniej na chwilę spowodują, że Czesi będą zadowoleni. Z drugiej strony mamy problem ekologiczny, że w tym momencie no, nic nie robiliśmy wcześniej. Kwestie zobowiązań finansowych, które również trzeba zapłacić Czechom za to, że tą sytuację znosili parę lat. Więc jakby widzicie Państwo, że sam program jest po to, żeby uniknąć takich sytuacji, jak miała sytuacja teraz tutaj w przypadku właśnie tego sporu z Czechami. Sam fakt polityki, określenia polityki energetycznej do tego roku 2040 składa się z 8 takich głównych nurtów, z 8 kierunków, które po implementacji powinny spowodować, że będziemy i niezależni energetycznie i będziemy mniej emitować dwutlenku węgla do atmosfery, będziemy mieli większy udział procentowy OZE. Oczywiście tu też zakładane są wdrożenia innych źródeł energii, jak na przykład energia jądrowa. Ale okej, przejdźmy jakby do meritum. Sam fakt wdrożenia polityki energetycznej, tak jak powiedziałem, te 8 kierunków za chwilę opowiem, ale one powinny się zakończyć jakby wskaźnikami, które muszą zostać osiągnięte po tych 20 latach. I jakby na początku mówię Państwu te kierunki, a potem te wskaźniki, które powinny zostać osiągnięte. Jakby też zostawiam Państwa jakby z tym tematem, jakby zostawiam i jakby do refleksji, czy osiągając te 8 kierunków, wdrażając je, czy te wskaźniki, które potem tutaj Państwu na końcu powiem, mają rację wdrożenia. Także jeśli chodzi o politykę energetyczną kraju, są 8 kierunków. Pierwszy kierunek to jest optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych. Za chwilę to Państwu wszystko mówię. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej, a także sieciowej za energię elektryczną. Dywersyfikacja dostawy gazu ziemnego, dywersyfikacja dostawy ropy naftowej, a także rozbudowa całej infrastruktury, bo jakby należy mieć świadomość, że przyjęcie większej ilości surowców no, wiąże się z tym, że potrzebujemy więcej miejsca, więcej obsługi, więcej rzeczy związanych z obsługą tego. Rozwój czwarty rozwój rynków energii, piąty wdrożenie energii atomowej, szóstka, rozwój odnawialnych źródeł energii w jeszcze większym stopniu niż to, co jest w tej chwili. Siódemka, rozwój ciepłownictwa i kogeneracji plus poprawa efektywności energetycznej. I tak, kierunek pierwszy związany właśnie z optymalnym wykorzystaniem własnych zasobów energetycznych. Celem tego jakby jest to, że mamy racjonalnie wykorzystywać własne zasoby energetyczne. Nasze własne zasoby energetyczne, no to tak naprawdę to jest węgiel. Węgiel w postaci węgla kamiennego, ropa, gaz, węgiel brunatny, ewentualnie inne źródła. Oczywiście w tym momencie głównym jest węgiel kamienny i brunatny. W mniejszych śladowych ilościach są te inne zasoby w postaci ropy i gazu jako efekt uboczny, który powstaje przy procesie wydobywania, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że ten proces jakby się dzieje i to również musi mieć miejsce. Sam popyt na węgiel kamienny powinien być pokrywany z naszych własnych zasobów. W tym momencie nie ma być tutaj robione w żaden sposób nic,
że powinniśmy ten węgiel importować z zewnątrz, bo jakby miejmy na uwadze fakt, że poza tym kierunkiem rozwoju, jakim jest optymalne wykorzystanie własnych zasobów, mamy na myśli cały czas i myślimy o dekarbonizacji. Dekarbonizacja, ten udział węgla, to też Państwu pokażę w kolejnych slajdach, on z roku na rok musi schodzić. W minimalnym stopniu, w może trochę mniejszym, ale generalnie musi schodzić i jakby dekarbonizacja musi powoli odchodzić do lamusa. Już w tej chwili generalnie też taki case study na czasie. Unia Europejska myśli o tym, żeby kompletnie do roku 2035 roku odejść od tego, że nie będzie w tej chwili samochodów napędzanych paliwem kopalnianym, ale w tym momencie no, jest już wyłam Francji, jednego z głównych filarów Unii Europejskiej, która mówi, że się na to nie zgadza. Więc widzicie Państwo, że jakby to, co polityka jakby energetyczna to jest jedno, ale interesy państw to jest drugie. Aczkolwiek jakby zmierzam do tego, puenta tego jest taka, że coraz bardziej, coraz jakby mocniej czuć ten oddech tych odnawialnych źródeł energii, tego, że idziemy w stronę właśnie elektromobilności, idziemy w stronę magazynów energii, idziemy w stronę odnawialnych źródeł energii, łącznie z tym, że odchodzimy coraz bardziej od tego, że nie decydujemy się na to i wypieramy te paliwa kopalne. Więc w tym momencie ten kierunek, optymalne wykorzystanie zarówno węgla brunatnego, jak i węgla kamiennego, ono oczywiście musi być tutaj zaspokajane z potrzeb własnych, własnym sumptem i zasoby krajowe to jak najbardziej zapewnią. Dekarbonizacja, no bo wysoka emisyjność, wysokie zanieczyszczenie atmosfery, wysokie zanieczyszczenie środowiska naturalnego powoduje, że proces dekarbonizacji musi się zadziać. Ten kierunek związany z optymalnym wykorzystaniem własnych zasobów energetycznych wiąże się z tym, że odchodzimy od węgla, od gazu, ropy naftowej na rzecz tego, że będziemy mieli tu w tym momencie lotne paliwo gazowe, będziemy mieli wodór, plus oczywiście ten biopaliwa i oczywiście tutaj paliwa kopalne w postaci właśnie tej ropy, czy ropy naftowej, czy gazu. Tutaj również odchodzimy na rzecz no, tej nieszczęsnej biomasy. W tym momencie jakby no, co innego jest spalanie lotnym paliwem gazowym, które również w jakiś sposób emituje, a co innego jest spalanie tą nieszczęsną biomasą. Aczkolwiek no, ta polityka zakłada i jakby tu w tym momencie no, niestety, ale będziemy przyzwyczajeni do tego, żeby korzystać. I tu również jakby chcę Państwu podać też kolejny taki case. Z jednej strony mamy programy wymiany pieców. Program Kawka, Kawka Plus, czyste powietrze. I rzeczywiście chcemy wymieniać te piece, chcemy jakby zastępować to hasło takie sztandarowe stop kopciuchą. Z drugiej strony no wymieniamy to oczywiście na inne piece, które są opalane właśnie czy biomasą, czy innymi paliwami, też na przykład ekogroszku, czy ewentualnie pelletów, które są wytwarzane właśnie z pozostałości po zbożu, aczkolwiek no to jest cały czas spalanie. Oczywiście to jest tanie spalanie, bo to nie jest tak drogie jak w przypadku fotowoltaiki, aczkolwiek, ale jest to cały czas spalanie. Więc w tym momencie no, tu jest jakby ta dualność całej tej sytuacji, że z jednej strony chcemy dociec środowisko, ale z jednej strony palimy. No, no nie da się, mówiąc bardzo kolokwialnie, częściowo wysiąść z pociągu albo do niego wsiąść. Więc jakby to jest taka mała dygresja. Więc ten kierunek jakby reasumując, chodzi w tym momencie o to, że cały czas generalnie jakby odchodzimy od węgiel brunatny, węgiel kamienny, jak najbardziej zaspokajamy własnymi zasobami i to nam starczy własnym sumptem, to jesteśmy w stanie osiągnąć. W przypadku paliw kopalnych ropę, gaz i ropę naftową nie jesteśmy w stanie sami tutaj wydobyć od nas, więc będziemy to oczywiście sprowadzać, będziemy to importować, ale też paliwa alternatywne w postaci na przykład wodoru, który jest już takim naprawdę czystym paliwem. No i oczywiście te paliwa kopalne też będziemy starali się z czasem jako ich alternatywa, jako subiektywny zamiennik w postaci tej właśnie nieszczęśliwej biomasy. Rozbudowa kierunek drugi, rozbudowa całej infrastruktury wytwórczej, całej infrastruktury sieci elektrycznej. Pamiętajcie Państwo, że żeby zostało zapewnione to bezpieczeństwo energetyczne, jeśli chcemy wprowadzić te wszystkie rzeczy, które
mają pomóc nam być niezależnymi energetycznie, pozwolą wyeliminować albo zmarginalizować paliwa kopalne, musimy też w jakiś sposób rozbudować całą infrastrukturę. Infrastruktura, która w tej chwili funkcjonuje, która w tej chwili ma miejsce, no niestety jest słaba i generalnie trzeba w jakiś sposób ją powiększać, trzeba tak naprawdę zmieniać chociażby to, że nie będzie to bazowało tylko i wyłącznie na głównym składniku, jakim jest węgiel, ale właśnie na tych alternatywnych paliwach, o których mówiłem Państwu podczas tego kierunku pierwszego. Jakby podstawowe uwarunkowania związane z całą restrukturyzacją, z całą rewitalizacją tej mocy, no to jakby cała ta polityka klimatyczna i dostosowania związane właśnie z emisją dwutlenku węgla i ograniczenie tych surowców kopalnych, które będą zastępowane tymi surowcami alternatywnymi. Tak naprawdę cały kierunek, żeby to Państwu jakby tak streścić i żeby jakby nie rozpowiadać o całym, tylko takie najważniejsze, no to skupia się tak naprawdę na 7 kierunkach. Ten jeden kierunek na jakieś 7 podpunktach, które muszą być spełnione, abyśmy mogli ten drugi kierunek zachować. To, że zapotrzebowanie energetyczne musi uwzględniać również wymianę transgraniczną, że z uwagi na to, że sami nie jesteśmy w stanie, musimy kooperować z sąsiadami. Cały wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną musi być pokryty przez źródła, które są źródłami niekonwencjonalnymi. Rozbudowanie całych mocy wytwórczych w jakiś sposób na pewno spowoduje udrożnienie tego rynku, a także zmianę tego status quo, które w tej chwili istnieje. Struktura mocy wytwórczych powinna zapewnić elastyczną pracę systemu, co oczywiście wpływa na zróżnicowanie całej technologii, zróżnicowanie całych wielkości mocy wytwórczych, no ale też aktywizację tych odbiorców, którzy będą kooperowali na rynku. Rozwój technologii magazynowania. Temat jak najbardziej aktualny na czasie, temat, który w tej chwili już jest podejmowany przez coraz szersze grona i coraz częściej się o nim dyskutuje i coraz częściej szuka się takich rozwiązań, które będą najlepsze. Oczywiście te rozwiązania na chwilę obecną, na dany moment, na dany dzień są jak najbardziej dobre, aczkolwiek należy liczyć się z tym, że z czasem będą one coraz bardziej rozwijane z mniejszym lub większym powodzeniem. To oczywiście na bieżąco trzeba śledzić i zobaczymy, jak to wszystko będzie ewoluować. Tutaj głównie jakby problemem jest ta elektromobilność, bo jakby z jednej strony musimy iść w stronę tej elektromobilności, chociażby to, co się dzieje w tej chwili w Unii Europejskiej i zakaz produkowania samochodów na paliwa kopalne. Z drugiej strony stacje dokujące, których jest coraz mniej. Patrząc nawet na to, co się dzieje w budownictwie, nie ma na przykład w tej chwili też jakby przy projektowaniu nie do końca patrzy się na fakt tego, żeby robić właśnie takie stacje dokujące. To oczywiście co jakiś czas czyta się nowinki, że różne dyskonty, tutaj w tym momencie jakby nie chcę mówić nazw, żeby uskuteczniać kryptoreklamy, ale różne dyskonty powołują, że dla swoich klientów będzie parkowanie podczas przyjazdu, aczkolwiek należy mieć też świadomość, że jeśli ileś tych samochodów wpłynie do tankowania, no to niestety, ale pojawi się problem. Nowinką też jest takim, że producent kolejnych samochodów chińskich pomysł ma taki, żeby zamiast w tym momencie ładować akumulatory samochodów, może lepiej po prostu wymieniać. Cała wymiana według producenta ma trwać około 3 minut. To jest jakby również taka informacja z ostatnich kilku dni, że takie propozycje również są i również jest, ale głównie jakby tutaj jest ta elektromobilność, która jest dosyć no, mocno w tym momencie nagłaśniana, dosyć mocno medialna i jak najbardziej jest to uzasadnione, ale jakby minusem jest to, że no niestety, ale nie mamy takich możliwości, żeby nagle tych stacji mnóstwo
mnóstwo poustawiać, bo to jest jakby cała infrastruktura, która kosztuje również potężne pieniądze liczone w miliardach euro. Ograniczenie, kolejnym kierunkiem jakby tego punktu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń z sektora elektroenergetycznego i to właśnie poprzez modernizację samych jednostek wytwórczych energii elektrycznych i te, które wytwarzają ponademisyjne normy, przekraczają te normy. Oczywiście tu jakby trzeba mieć na uwadze, że wprowadzenie powiedzmy czynnika innego do tych kotłów, które stosowane do spalania węgla spowoduje, że niestety, ale sprawność nam spadnie. Sprawność nam spadnie i pogorszy się na przykład właściwości tego i tej energii, na przykład nie będziemy mieli takiego uzysku. To jakby sytuacje były już testowane, niestety to się nie sprawdziło. Podobna sytuacja miała miejsce z biokomponentami do biopaliw, czy do biokomponentów wprowadzanych do paliw, które już faktycznie były paliwami kopalnianymi. Również się to nie sprawdziło, bo testy w tym momencie, no jakby trzeba szukać tutaj prawdy, czy lobby motoryzacyjne, ale na pewno coś było na rzeczy, bo silniki były przystosowane do innego rodzaju spalania czynnika, no spowodowały, że niestety, ale również to w tym momencie pojawił się problem i silniki zaczęły się psuć, więc to jest jakby problem. Oczywiście możemy to modernizować, na drugiej szali jest jakby fakt taki, że sprawność nam może spadać, więc generalnie jakby zachowanie sprawności również musi pozostać na tym niezmiennym poziomie, który zapewni wytworzenie odpowiedniej ilości energii po to, żeby w jakiś sposób pokrywać to zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wdrożenie energetyki jądrowej. To jest generalnie też również temat stary jak świat. Ja to słyszałem już naprawdę kilkadziesiąt lat temu, jak byłem mniejszy. Mówiło się dosyć dużo o elektrowni jądrowej. Oczywiście z czasem lobby i inne rzeczy spowodowały infrastruktury, że jednak to w tym momencie nie dało się uruchomić. Natomiast należy jednak pamiętać, należy mieć świadomość faktu, że uruchomienie elektrowni to również jest proces. To pamiętajcie Państwo, że uruchomienie elektrowni wiatrowej, elektrowni farmy fotowoltaicznej powoduje szereg legislacyjnych czynności, które musimy wypełnić. Tak w przypadku budowy elektrowni jądrowej również jest to temat, który jest tematem bardzo szerokim, ale również wpływa na to, że ta infrastruktura będzie wytwórcza rozbudowana i zmieniała się. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, tu jakby jest, to jest transparentne i tego nie trzeba tłumaczyć. Zwiększenie wykorzystania słońca, zwiększenie wykorzystania wiatru, zwiększenie wykorzystania energii ziemi, ale niestety też tutaj w naszym przypadku zwiększenie wykorzystania spalania biomasy. No i poprawa samej efektywności energetycznej, co będzie następstwem oczywiście tych kolejnych czynników. No i oczywiście tutaj rola węgla, no bo od tej dekarbonizacji jednak nie odejdziemy. Będziemy się starali odchodzić, ale to nie jest temat, który jesteśmy w stanie sprostać i rozwiązać w ciągu następnych kilku lat. To są kilkudziesiąt lat, które trzeba rozwiązać. Rola węgla w bilansie elektroenergetycznym, no niestety, ale również będzie miała miejsce. Węgiel niestety, ale będzie miał miejsce. To oczywiście zależy też od wielu, wielu uwarunkowań ekonomiczno-geopolitycznych, ale jakby fakt jest faktem, że pamiętajcie Państwo, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i spełniamy jakieś wymogi, które muszą być spełnione po to, żebyśmy w jakiś sposób z tą Unią, w tej Unii funkcjonowali i żeby nam nie były narzucane kary, które potem będziemy musieli płacić. Więc również ten węgiel oczywiście musi być. Warunkiem tutaj jest jakby takim całej tej polityki, tego kierunku rozwoju, że musimy tę dekarbonizację wprowadzić w życie i łączny ogół węgla wytwarzania energii elektrycznej w ogólnym parytecie musi stanowić 60%. I to jest do roku 2030. Czyli generalnie mamy jeszcze 9,5 roku po to, tak aby tą dekarbonizację zredukować o 40% i w ogólnym parytecie węgla, w ogólnym parytecie wytwarzania energii elektrycznej spowodować, że to będzie dosyć duże. No i oczywiście tutaj inwestowanie w nowe bloki po roku 2025, no bo jakby te, które są stare, ich modernizacja czy no w żaden sposób nie spowoduje i na pewnym momencie, na pewnym etapie życia bloku nie jesteśmy w stanie tej sprawności podwyższyć. No niestety, ale również tutaj będzie poziom emisyjności dwutlenku węgla, który będzie wydalany również do atmosfery, również musi być na poziomie
450 kg przy wytworzeniu 1 MWh. Więc jakby te restrykcje są dosyć mocne. No i oczywiście tutaj w tym momencie energetyka jądrowa, którą również, no powiem z punktu widzenia też technicznego, no musimy mieć. Same źródła energii odnawialnej nam nie wystarczą. Nie jesteśmy krajem aż tak bogatym, nie jesteśmy krajem aż tak geograficznie ułożonym i nie mamy aż tyle pieniędzy, żeby w tym momencie spowodować, że samo OZE nam wystarczy. Przykład też jakby Niemiec, w końcowym module pokażę Państwu, że generalnie jakby tutaj też oni nie do końca jakby to był też nacisk, wpływ polityczny, nacisk społeczny, bardziej zdobywanie też elektoratu, potencjalnych wyborców spowodował, że Niemcy nie do końca są zadowoleni z tego, że wycofali się z energii jądrowej, zadowoleni są z tego, że poszli w stronę OZE, że ich kierunek rozwoju w stronę OZE jak najbardziej się rozwinął, natomiast minusem jest to, że niestety, ale nie do końca ta decyzja była dobra. W każdym razie 2033 rok, czyli tak naprawdę za 21 lat, ma być uruchomiony pierwszy według planu blok energetyczny atomowy, energii atomowej. Moc tego bloku będzie między 1 a 1,5 gigawata. Jak Państwo spojrzycie, no to nie jest duża moc, to nie jest duża moc, aczkolwiek no powiedzmy pierwszy, no i potem w kolejnych latach rozbudowy, czyli lata 33-39 będą dołączone kolejne bloki energii energetyczne, kolejne bloki jądrowe i łączna ich moc będzie między 4 a 6, czyli łatwo policzyć, że w tym momencie te bloki będą miały pomiędzy 1,5, tak jak ten pierwotny, no i w tym momencie ostatnie dwa, bo łącznie będzie tych bloków 7, będą w latach 41-43. Więc widzicie Państwo, że tworzenie tej energii atomowej, tworzenie tych nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, no niestety jest trudne i w przypadku na przykład takiej energii jądrowej pokazuje, że za 21 lat dopiero powinniśmy mieć, pod warunkiem oczywiście, że wszelkie procesy legislacyjno-społeczne i te konsultacje się powiodą i rzeczywiście to się uda, bo jakby mówiąc bardzo kolokwialnie, od pomysłu do przemysłu jest bardzo daleka droga i tutaj te terminy również mogą zostać nieosiągnięte. I ten bilans cały energetyczny również w jakiś sposób ulega zaburzeniu, ulega zniekształceniu, co powoduje potem finalnie, że mamy problem. No i oczywiście rola odnawialnych źródeł energii w całym ogólnym bilansie energetycznym, jak najbardziej. Tu, co jest takie warte uwagi i co zasługuje na to, żeby zapamiętać, to, że jako Polska do roku 2020 mieliśmy osiągnąć poziom ogólnego parytetu wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 19%. Nie udało nam się tego osiągnąć. W tej chwili według danych Urzędu Regulacji Energetyki mamy to na poziomie 13,8%. Więc widzicie Państwo, że jest duży, bardzo duży nawet niedobór tego, co powinniśmy zrobić, a czego nie zrobiliśmy. I założenie jest takie, że do roku 2030 ten ogólny parytet wytwarzania energii z OZE ma wynosić 21%, około 21%. Bo oczywiście to będzie 20,7,8, no to w tym momencie to jest około 21%. Więc mamy, jak widzicie Państwo, bardzo dużo jeszcze do zrobienia. No i oczywiście potem udział w ogólnym wytwarzaniu energii elektrycznej, również w postaci właśnie farm wiatrowych, morskich, które generalnie jakby mają rację bytu i które powinny być uruchamiane. I tu w tym momencie ta pierwsza farma, która się buduje, założenia są takie, że w 2025 roku powinna stać uruchamiana i powinna już wytwarzać tą energię elektryczną. Oczywiście rola gazu ziemnego w całym ogólnym bilansie elektroenergetycznym, również tą kwestię trzeba mieć na uwadze i również ona musi zostać podniesiona, również ona musi zostać uwzględniona. Więc jak to finalnie wyjdzie, zobaczymy. Sam fakt rozbudowy elektronicznej infrastruktury sieciowej
Jest to zarówno przesył, jak i dystrybucja całej tej energii, nad którym będzie czuwał operator całego systemu przesyłowego. To wszystko ma być oczywiście zarządzane z jednego poziomu. Ma być w tym momencie to wszystko jakby ujednolicone, ujednolicone. Uniwersalizacja ma być jedno tej linii energetycznej. No i w tym momencie to, co mamy w tej chwili, to, co bazujemy na sztywnych liczbach, no to te sieci przesyłowe to jest 250 linii o długości przekraczającej 14 tysięcy kilometrów i dodatkowo z tego 100 stacji najwyższych napięć. Więc generalnie jakby też połączenia czynne, które będą z naszymi sąsiadami. Mam tutaj na myśli Czechy, mam tutaj na myśli Niemcy, Słowację, Litwę, a także Estonię, po to, żeby właśnie w jakiś sposób to było rozbudowane i po to, żebyśmy w żaden sposób nie zostali zmarginalizowani na bazie właśnie tych odnawialnych źródeł energii. No i oczywiście to generalnie jakby cały ten proces powoduje to, że te sieci, ten kierunek rozbudowy całej tej sieci infrastruktury tej energetycznej powinien być jak najbardziej rozwinięty. To oczywiście finalnym etapem całego tego rozwoju będą inteligentne liczniki sieci elektroenergetycznych, które będą jakby z automatu, już to będzie się działo, już będą wymieniane i już ten proces za chwilę zacznie się dziać. Cały rozwój typu smart grids i ten smart metering również pozwoli na to, że te urządzenia będą inteligentne, one będą oczywiście sprzężone z internetem i będą powodowały to, że dzięki temu ten rozliczenie tej energii będzie dużo bardziej prostsze, dużo bardziej proste niż to, co jest w tej chwili i ma miejsce w danym momencie. Kierunkiem trzecim jest dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i rozbudowa całej infrastruktury. Tutaj oczywiście temat powraca jak bumerang i tutaj w tym momencie chodzi głównie, celem będzie pokrycie jakby zapotrzebowania na gaz ziemny i paliwa ciekłe. Problem powraca, tak powiedziałem wcześniej, co jakiś czas, co parę lat. Chcemy coś dywersyfikować, niestety to się nie udaje. Finalnie jest to ustalone, jakby kroki są takie w tego kierunku trzeciego, że jest przewidziana budowa tak zwanej bramy północnej, czyli już Państwo wiecie, co to jest, czyli to jakby będzie składał się z korytarza norweskiego, czyli tutaj w tym momencie będzie Dania, Norwegia i Polska i rozbudowania terminala do skraplania gazu w Świnoujściu. I generalnie to ma nam zapewnić w jakiś sposób dywersyfikację dostaw gazu ziemnego, tak abyśmy nie byli uwarunkowani tylko i wyłącznie od jednego dostawcy. Oczywiście w tym momencie to jest jakby rozbudowa całego połączenia, również jakby wymaga kooperacji z tymi państwami sąsiednimi, które będą wchodziły w skład tego korytarza norweskiego, dzięki którym będziemy mogli ulec dywersyfikacji w postaci odnawialnych, w postaci paliw kopalnych i dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej. Również tutaj w tym momencie jest jakby taka też idea, żeby zmarginalizować, ewentualnie całkowicie wykluczyć wszystkie te białe ślady, które są, te białe plamy, które są na administracji polskiej, czyli jakby tam, gdzie ten gaz nie dociera. Gaz generalnie ma być jakby wszędzie, do każdego domostwa i wszędzie tam po to, aby no, jakość tego życia się podniosła i była dużo, dużo wyższa. Szacunki zakładają, że do roku 2022 ma mieć 61% gospodarstw domowych. W tej chwili jest to 58%, więc jakby widzicie Państwo, że ten stosunek jest dosyć mały. Finalnie jakby też jakby zostawiam interpretację tutaj Państwu.
Jeśli chodzi, również będziemy jakby też tworzyli porty gazowe, które będą potrafiły przechowywać ten gaz. W tej chwili jest to 3 miliardy metrów sześciennych gazu. Rozbudowa ma być do 4 miliardów. Czyli wiecie Państwo, że to 30-33% dosyć duże rozbudowanie i dosyć mocno i znacząco zwiększy się cała ta dywersyfikacja. To oczywiście jakby tu w tym momencie dywersyfikacja jak najbardziej tak, no i w tym momencie to jest takich mniejszych, lokalnych jakby, lokalnych rzeczy, no to jakby budowa drugiej nitki rurociągu pomorskiego i to mamy również wyznaczony termin 2025 rok i rozbudowania całej magazynów terminal naftowego w Gdańsku. No i tu jest jakby kwestia też już na czasie, już teraz. Kierunkiem czwartym jest rozwój rynku energii i tu w tym momencie oczywiście jakby energia traktowana jest jako towar, który warunkuje rozwój technologiczny, a także rozwój bytowy i lepszy człowieka. Więc w tym momencie rozwój tych rynków energii elektrycznej również jakby tutaj głównie jest rozwój ten elektroniczny, ten smartowy, czyli ten taki związany z zarówno zmianą liczników na liczniki elektroniczne, liczniki inteligentne do końca roku 2026, czyli rzeczywiście sukcesywnie wymieniane. I jakby ten 2026 rok to jest taki deadline, gdzie założono sobie 80% wartości, 80% gospodarstw domowych powinno być w ten licznik wyposażony. To oczywiście również w tym momencie kreowanie aktywnych odbiorców, czyli tak naprawdę dopuszczenie również do rynku, do zarówno generowania energii, magazynowania, sprzedaży i ograniczania jej zużycia, także innych operatorów. Tutaj oczywiście również rynki energii związane z elektromobilnością, bo ona również tutaj jest bardzo mocno wyłuszczana, dosyć mocno ekspansywnie jest przekazywana i również jakby mocno w tym kierunku rozwijana. Rozwój rynku energii gazu ziemnego, ale to już jakby też było mówione we wcześniejszym, więc tutaj jakby nie ma potrzeby powtarzania tego. No i opracowanie całych rozwiązań prawnych, infrastrukturalnych, które będą się związały z przebudową tego rynku po to, żeby to centrum tego przesyłu, tego handlu tymi nośnikami miało jak najbardziej rację bytu. Więc to w tym momencie również elektromobilność, bo to jest takie dosyć mocne, mówiłem Państwu wcześniej, ale tu chciałbym też się podeprzeć cyframi, żeby mieć jakby jasność tego, do czego dążymy do tego roku 2040. W rok 2020 roku, 2021 roku rozwój pojazdów elektromobilnych w wysokości powyżej 50 tysięcy, plus oczywiście ten sztandarowy program, o którym Państwo słyszeliście, do 2025 1 milion pojazdów elektrycznych. Czy to jest możliwe? Również jakby zostawiam Państwu do indywidualnej oceny, po to, żebyście Państwo mogli jakby też mieć świadomość tego, w jaki sposób się coś planuje i w jaki sposób się pokazuje coś, te efekty końcowe, które no niestety, ale no nie wyglądają zbyt optymistycznie. Nawet gdyby to było miało rację bytu, no to w 5-4 lata ponad skok z 50 tysięcy do miliona, no bardzo, bardzo optymistyczna wersja. No i oczywiście tu plus ta elektromobilność. Oczywiście musimy mieć też stacje ładujące, czyli tych punktów powinno być około 6 tysięcy ogólnie, z czego
400 punktów w 32 największych aglomeracjach w Polsce. Więc nawet gdybyśmy wprowadzili czysto hipotetycznie 1/10 tych wszystkich aut i mieli te 400 punktów w 32 największych aglomeracjach w Polsce, no to niełatwo policzyć, to jest kilkanaście punktów na jedno miasto. Więc no to jest po prostu, krótko mówiąc, za mało. Ale również to jakby też zostawiam Państwu do osądu i własnej interpretacji założenia programu versus polityka Unii Europejskiej versus to, co możemy osiągnąć. Kierunek piąty, wdrożenie energetyki jądrowej. To również jakby ten temat był porównywany. Widzieliście Państwo na przestrzeni harmonogramu czasowego, jak to wygląda. 33 rok, pierwszy blok. 33-39, kolejne 4 bloki i potem lata 41-43, kolejne 2 bloki. Jak widać, jest to zadanie na ponad 2 dekady, zakładając oczywiście, że to jest wariant optymistyczny i uda się przejść wszelkie te tego rodzaju jak najbardziej czynności legislacyjne, a jak Państwo się pewnie orientujecie, no samo z czynności legislacyjne związane z utworzeniem czy budową farmy fotowoltaicznej, czy farmy wiatrowej również powodują, nie mówiąc już w tym momencie o biogazie, czy oczyszczalniach, czy spalarniach, że to jest proces przez mękę i trwa dużo więcej. A tu mamy atom, którego ludzie się boją, którego co jakiś czas cykliczne historie pokazują, że no niestety, ale tej reakcji łańcuchowej nie jesteśmy w stanie kontrolować, a jak już się wydarzy, nie jesteśmy w stanie jej powstrzymać, albo jeśli powstrzymują, to jest bardzo rzadko. Ale aczkolwiek no, to tak to wygląda. Kierunek szósty to jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Tutaj również jakby idea jest taka, że założenie tej właśnie energii odnawialnej ze słońca, z ziemi, z wody, z wiatru plus ta oczywiście biomasa, która spowoduje, że tej energii w ogólnym parytecie wytwarzania energii elektrycznej będzie dużo więcej. Plus oczywiście te unijne dyrektywy, które związane do tego, żeby zwiększyć ten udział ogólnego parytetu z OZE w całości wytwarzania energii elektrycznej, gdzie tą również biomasę zaliczymy do roku 2030 21%. Więc jakby no mamy w tym momencie dosyć duże pole do tego, żeby wykazać się zarówno przedsiębiorczością, jak i inicjatywą, żeby to osiągnąć ten cel. Więc w tym momencie jakby tutaj no ten rozwój jest jak najbardziej priorytetem. Kierunek siódmy, ciepłownictwo, kogeneracja. Już jakby od dawna wiadomo i tak na tym zwracaliśmy uwagi, że samo wytwarzanie energii elektrycznej powoduje na dosyć dużym odcinku, kiedy to przesyłamy, bardzo duże straty energii. Więc dlaczego w tym momencie tą energię nie odzyskiwać, przynajmniej w jakiejś części? Więc generalnie jak najbardziej kogeneracja, jak najbardziej odzysk tej energii, rozwój całego ciepłownictwa po to, żeby w jakiś sposób koszt wytwarzania tej energii był mniejszy i w jakiś sposób tą energię można było wtórny sposób wtłoczyć z powrotem i zmniejszyć całkowite koszty tego rachunku ekonomicznego, jakim jest wytwarzanie energii elektrycznej i te straty, które finalnie wpływają. No i ten punkt ósmy związany z poprawą efektywności energetycznej. Tu niestety jest to miara dosyć mocno relatywna. Jak to finalnie wyjdzie, zobaczymy. Jakby nie było, jest to ten efekt efektywności, jest jednym z głównych tych aspektów, które powodują to, że ta energia się rozwija i w jakiś sposób no, chcemy poprawić tę efektywność energetyczną po to chociażby, żeby przyjąć te wszystkie zgodność tych dyrektyw, po to, żeby nie płacić w przyszłości kar. Żeby to zrobić, no tutaj jakby trzeba dosyć mocno wejść w różne obszary działań, nie tylko związanego z wytwórstwem energii, ale też z transportem, ale też z związanego z całą gospodarką i tutaj głównie też właśnie w gospodarstwach domowych, cały sektor usług publicznych, sektor usług komercyjnych, cały przemysł, gdzie no, to zanieczyszczenie jest największe i wprowadzając
te właśnie urozmaicenia, te nowe rozwiązania technologiczne spowodują, że ten efekt energetyczny, ta poprawa energetyczna będzie dosyć dobra. Więc to są jakby takie najważniejsze rzeczy związane z właśnie z tym punktem związanym z tą polityką energetyczną kraju. Kolejny moduł, trzeci, jest to moduł związany z prognozami rozwoju OZE w Polsce i na tle Unii Europejskiej. Więc generalnie jakby, okej, jeszcze tak podsumowując tamten moduł, mówiłem Państwu o wskaźnikach, o których właśnie powiedziałem na końcu. Więc żeby wdrożyć te wszystkie 8 kierunków, żeby je wdrożyć i po to, żeby miały one rację miejsce bytu, musimy osiągnąć te wskaźniki, dzięki którym będziemy mogli się wykazać, że to zostało osiągnięte. Czyli 60% redukcja, dekarbonizacja i 60% udział w wytwarzaniu energii do roku 2030. 21% z OZE z w ogólnym parytecie wytwarzania energii elektrycznej również do 2030. Energetyka jądrowa rok 33 plus kolejne bloki, o których Państwu mówiłem. Poprawa efektywności energetycznej również 2030 o 23%. No i ograniczenie emisji dwutlenku węgla o kolejne 30% w stosunku do roku 90. No, mamy to nie bez kozy rok 90 z tego względu, że bardzo łatwo jest porównać się do czasów, kiedy no, nikt nie dbał o to środowisko, nie oszukujmy się, jeśli chodzi tutaj o nasz kraj. Bardziej te kraje skandynawskie, gdzie ta postawa prozielona miała miejsce. Więc również jakby tutaj Państwu zostawiam tutaj taką z zastanowieniem się, czy te wskaźniki są możliwe do osiągnięcia w przeciągu tych 9,5 roku. Rozwój OZE związany z prognozy rozwoju OZE. Jeśli Państwo spojrzycie na rozwój OZE związany z to, co dzieje się w naszym kraju, no to mamy tutaj prognozę od roku 2019, to co się działo, do roku 2030. Jeśli spojrzycie Państwo na dolne wykresy, gdzie jest węgiel brunatny i węgiel kamienny, węgiel brunatny, niestety on jest powiedzmy na tym poziomie takim samym, delikatna dekarbonizacja w przeciągu dekady węgla kamiennego, ale tutaj z uwagi mamy w tym momencie już, że wchodzimy w kogenerację. Więc generalnie jakby zabezpieczenie jest takie, że wchodzimy w kogenerację, stwierdzamy, że OZE, ogólny parytet będzie dużo większy, ale generalnie jakby zastanawiamy się też nad tym, w jaki sposób odzyskać część tej energii i zmniejszyć koszty wytwarzania tej energii elektrycznej. To, co się rzuca w oczy, no to tak naprawdę dosyć mocny wzrost fotowoltaiki, w tym właśnie fotowoltaiki prosumenckiej. Ten rok 2021 może być rokiem historycznym. Wcześniej był to rok 2020, ale z uwagi na to, że te przepisy prawne nam się zmieniają, związane właśnie z prosumentami, rok 2021 może być historycznym rokiem w zakresie fotowoltaiki, aczkolwiek jeśli Państwo spojrzycie na te wykresy, no widać na nim doskonale, że jak najbardziej fotowoltaika będzie się zwiększać i dosyć mocno będzie jej przybywało. Gdzie tak dosyć mocno też przybywa wolteiki na dużą skalę. Energetyka morska wiatrowa, zważywszy na fakt, że w tym momencie no, mało się dzieje u nas z tą energetyką wiatrową, i tak jest dużo, bo powiedzmy zakładany to będzie około 2-3 powiedzmy gigawatów. Energetyka wiatrowa, z tym, że lądowa, ona powiedzmy od roku 2025 przez kolejne 5 lat będzie wyhamowywała i będzie się rozwijała na rzecz energetyki właśnie onshore'owej, tej budowanej na morzu. No i plus oczywiście jakby widać tutaj jak najbardziej to się zwiększa i jak najbardziej widać, że fotowoltaika wiedzie prym, plus oczywiście energetyka wiatrowa jak najbardziej. Tutaj jeśli chodzi o sam rozwój energetyki wiatrowej, energetyki, przepraszam, u samych mocy instalacji OZE,
Na rok 2019 było to około 9,5 gigawata. W roku 2020 było to niecałe 10 giga. I rzeczywiście w 2019 delikatnie poszło to w górę i delikatnie byliśmy ponad plan tego, co jest. W przypadku 2020 roku było to niecałe 10 giga, więc widzicie Państwo, sukcesywnie to się coraz bardziej rozwija. Mówię, nie licząc od tego momentu, kiedy były gdzieś tam perturbacje na samym początku po XXI wieku, sukcesywnie przybywa. Coraz więcej z programów związanych właśnie z fotowoltaiką, coraz więcej programów związanych z energią odnawialną, jakby czy mój prąd, czy czyste powietrze, czy solarne dachy, czy wymiany pieców Kawka, Kawka Plus. Dużo jest naprawdę tych programów i jakby to jest miejsce jakby na inny wykład, aczkolwiek no ta fotowoltaika dosyć mocno się rozwija, dosyć mocno wzrasta, dosyć mocno prognozowane są jej ten, więc tak mówię, 21 rok może być rokiem najwyższego wzrostu, jeśli chodzi o fotowoltaikę. Jak w tym momencie wypada fotowoltaika, to co jesteśmy na bazie Unii Europejskiej? No, tak jak Państwo widzicie, no ten target, który generalnie miał być osiągnięty, przez wiele państw osiągnięty nie został, ale też jakby pokazują przykład państw skandynawskich, Szwecji czy Finlandii, czy potem Państwu powiem jeszcze o case'ie Danii, pokazuje, że energia odnawialna jest dosyć mocno rozwijana i dosyć więcej jest wyprodukowane w stosunku do tego, co było założone. Więc jakby Polska no jest miejscu, na którym jest, jest daleko i daleko im do tego, żeby to funkcjonowało dobrze. Miejmy nadzieję, że program, który będzie wdrożony, który zakłada kolejną rozrównię na kolejne dekady, spowoduje, że będzie to lepiej. W przypadku związanego z udziałem OZE na świecie, no niekwestionowanym liderem są Chiny. Tutaj poza tym, że są producentami paneli fotowoltaicznych, no są też niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o energię każdą. Energię z wiatru, energię ze słońca, jak i energię chociażby wody. Oczywiście mają ku temu warunki. Są dużym krajem, ale też są krajem, który generalnie dosyć mocno, z uwagi na to, że jest duża populacja ludzi, dosyć mocno bierze sobie pod uwagę fakt, że ta energia odnawialna musi istnieć dlatego, że w związku z tym, że w tej chwili są tak duże zanieczyszczenia, które powodują, że jest ten obraz naprawdę dosyć mocno fatalny zanieczyszczenia tego powietrza i to często widać właśnie w Chinach, w Pekinie, w tych miastach dosyć mocno zurbanizowanych, które mają przemysł, które produkują dosyć duże ilości, że jest to problem bardzo duży. Dlatego też, jeśli chodzi o energię słońca, liderem są oczywiście Chiny, 49 gigawatów, oczywiście za nimi Stany Zjednoczone, ale proszę spojrzeć, że ta różnica jest ponad trzykrotnie mniejsza. No i taki Wietnam, Azja generalnie, Japonia, no plus oczywiście Indie. Tu jest nieznaczone na slajdzie, ale to jest około 4 gigawatów. Energia druga pod względem no wiatru, oczywiście również Chiny, Stany Zjednoczone, również proszę spojrzeć na te proporcje, są bardzo duże i ta proporcja jest ponad pięciokrotnie większa na rzecz Chin. Energia wody, no Chiny z uwagi na to, że mają dużo, dosyć mocno są tą siatką wodną podzielone. No i oczywiście Turcja tutaj w tym momencie wyłania się jako jeden też z liderów, jeśli chodzi o energię wody. No i plus energia ziemi, ale jak Państwo widzicie, no energia ziemi głównie jest na przykład tam, gdzie są dosyć mocne ruchy tektoniczne, gdzie są czynne wulkany, czyli na przykład Islandia, która w 100% pokrywana jest jej zapotrzebowanie z energii ziemi. Tam generalnie jakby energia ziemi no niestety jest bardziej jako taką atrakcją, bardziej takim dodatkiem do
do OZE. Nie mówimy tu w tym momencie o skali prosumenckiej, tylko o skali przemysłowej. No oczywiście tutaj Turcja jako lider, który ma 99, niecałe 100, niecała 1,1 gigawata mocy. Więc jakby tutaj widać. No i oczywiście w tym momencie ostatnią rzeczą to jest jakby wzrost całościowy, jeśli chodzi o energię odnawialną, związany na świecie. Rok 2019 rok do roku versus 2020 dosyć mocne i wzrost, jeśli chodzi o energię odnawialną, gdzie dosyć mocno widać, które państwa się rozwijają, które państwa jakby dosyć mocno zainicjowały cały ten proces związany z tą energią odnawialną. I to jest jakby wszystko związane z tym modułem trzecim, związanym z samym udziałem OZE versus parytet europejski versus świat, jak wyglądamy na te świata. Również tak by pozostawiam Państwu kwestię interpretacji tego, jak to wygląda, no w ten sposób, że no, nie oszukujmy się, ale no, wypadamy niezbyt atrakcyjnie, jeśli na przykład porównamy się z państwami, które dosyć mocno i prężnie rozwijają kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii. Ostatnim jakby modułem, który chciałem Państwu powiedzieć, to jest kwestia związana z transformacjami. Transformacjami Danii, transformacjami Niemiec. Jeśli chodzi o kwestię transformacji związanej z Niemcami, Niemcy generalnie od zawsze byli pionierami techniki. W 1897, znaczy pionierami techniki, ale związanej z proekonomicznością i z proekologią. Tak naprawdę to powiedzenie Deutsche Ordnung jednak ma tutaj kwestię uzasadnienia i historia pokazuje, że Niemcy naprawdę w tej kwestii są dosyć mocno konsekwentni i realizują swoje postanowienia, jeśli tylko czegoś mocno chcą. Rok 1897, silnik diesla, rok 1990, standard domu pasywnego. To wszystko generalnie jest zasługa Niemców i to jakby na ich standardzie to było wszystko ewoluowało i to były te wzorce, na których pracowaliśmy po to, żeby osiągnąć jeszcze lepsze efekty. Jeśli chodzi o same Niemcy, rok, takie najważniejsze daty, 28 września 2010 rok, parlament przyjmuje strategię udziału OZE związanego z Krajowym Planem Energetycznym. Niemcy tak naprawdę od samego początku dążyli do tego, że już na początku roku 2001 dążyli do tego, aby odejść od paliw kopalnych na rzecz energii odnawialnej i w tym momencie jakby katastrofa w Fukushimie elektrowni jądrowej jeszcze jakby utwierdziła ich w tym przekonaniu, że rzeczywiście warto w tym kierunku iść, warto w tym momencie to robić. I Niemcy tak naprawdę rok 2010, jakby 9 lat po tych pracach stwierdzili, że w tym momencie jak najbardziej wchodzą w ten plan energetyczny i chcą to robić. Główne ich założenia były bardzo proste. Ograniczenie szkodliwości emisji do powietrza i to oczywiście były założone progi. Punktem zerowym punktu startu był rok 1990. I kolejne lata, rok 2020, 30, 40, 50, czyli takie dekady, co dekadę, ograniczenie odpowiednio o 40, 55, 65 i 70% do roku 2040. Więc widzicie Państwo, że dosyć ambitnie i bardzo tak wyśrubowane te kryteria. Dodatkowo zużycie energii o 50% do roku 2050, zużycie prądu do roku 2020 o 10% i do roku 50 o 25%. Zapotrzebowanie i zwiększenie ograniczenia w budynkach cieplnych o 20% w roku 2020 i aż o 80% w roku 2050, plus oczywiście udział energii odnawialnej,
w ogólnym parytecie wytwarzania energii elektrycznej. Odpowiednio startem tutaj w tym momencie bazą jest rok 2020, że to ma być 18%, 2030 30%, 2040 45% i w roku 2050 aż 60%, więc jakby dosyć ambitnie i dosyć mocno. Oczywiście po roku 2011, kiedy miała miejsce katastrofa jądrowa w Fukushimie, Bundestag się utwierdził w tym przekonaniu, jak najbardziej podjął działania do tego, żeby zwiększać. Wprowadził swoją politykę transformacji energetycznej, które pewnie Państwo słyszeliście, Energiewende się nazywa i generalnie w tym momencie tutaj jakby polityka ta wymywała wszystko to, co ma się zmienić, wszystko to, co ma polepszyć ludzkości po to, aby w tym momencie jak najbardziej to się rozwijało. No i w tym momencie oczywiście Niemcy jak najbardziej program ten, te akty prawne Energiewende zakładał, że rezygnują z energii jądrowej, wprowadzają podatek od zanieczyszczenia powietrza, wprowadzają i regulują kogenerację, ogrzewanie również w postaci odnawialnych źródeł energii, w tym właśnie biomasy, rozbudowywanie całej infrastruktury i sieci energetycznej oraz oczywiście rozporządzenie, które odpowiednio będzie regulowało oszczędzanie i energii i jej jak najmniejszą stratę. Tak naprawdę transformacja energetyczna, Energiewende Niemczech, jest to największa transformacja od czasów II wojny światowej. Więc jak widzicie Państwo, że tak naprawdę to, co się Niemcom udało osiągnąć do tego roku 2020, to zamknęli elektrownie jądrowe, zredukowali emisję wszystkich gazów cieplarnianych, a także zwiększyli udział odnawialnych źródeł energii w OZE. To, co się nie powiodło, to energia odnawialna w transporcie. No tego niestety się nie udało i to w jakiś sposób się nie zmniejszyło. Zużycie energii również. Przemysł jest mocno skorelowany, więc to tak naprawdę się nie zmniejszyło. No i końcowa wydajność związana z Energiewende. Sam program transformacji to jest jedno, natomiast kwestia transformacji to jest jakby druga rzecz. Można starać się robić pewne rzeczy, ale czasami po prostu się nie da. Żeby się też rozwijać, potrzebujemy energii, więc w tym momencie, jeśli energii nie będzie, no nie będziemy się rozwijać. W pewnym momencie ten proces technologiczny, proces rozwoju stanie w miejscu, no niestety będą nas wyprzedzać inne kraje, które może w mniejszym stopniu dbają o tą energię, ale na przykład się rozwijają, czego na przykład świadczy chociażby porównanie PKB rozwoju Unii Europejskiej, a PKB rozwoju państw środka, czyli na przykład Chin, które dosyć mocno się rozwijają. Drugi przykład transformacji energetycznej to jest transformacja energetyczna Danii. Dania z kolei poszła trochę inną drogą. Jako państwo skandynawskie od zawsze miała na uwadze to, że musi dbać o środowisko i o to, jeśli będzie dbać o środowisko teraz, będą kolejne jego przykłady dewastacji przez kolejne pokolenia. Oczywiście kolejne pokolenia są coraz bardziej uświadomione, bo ten problem jest coraz bardziej palący, natomiast jakby Dania szła trochę innym przykładem. Jest to kraj, który już w latach 70. zaczął stosować odnawialne źródła energii, już zaczął pozyskiwać tę energię i już zaczął myśleć o środowisku, o tym, żeby je ratować. Głównie dlatego, nie dlatego, że Dania po pierwsze społecznie była inaczej trochę do tego wszystkiego nastawiona, ale drugie był to też kryzys paliwowy, który dosyć mocno dotknął ten kraj i w tym momencie Dania powiedziała, że postawiła sobie głównie za cel, że nie będzie w żaden sposób mogła być
w ten sposób, no, w ten sposób nie będzie, bo nie będzie mogła być uzależniona. Sam początek XXI wieku to głównie energie wiatrowe, które rozwijają się 20-30% rocznie. Więc widzicie Państwo, że tempo rozwoju jest bardzo duże. Moc samych zainstalowanych elektrowni do roku 2000 to jest 18 gigawatów i od roku 2000 do roku 2018 gigawat i do roku 2025 ma wzrosnąć do prawie 500 gigawatów. W tym momencie generalnie już jakby same elektrownie dostarczają w setek terawatt godzin prądu, więc generalnie jakby samo też porównanie zużycia energii elektrycznej versus czy samą danie, no jest generalnie dosyć mocne i o kilkadziesiąt procent. Tu generalnie dane pokazują, że 74%. Sama redukcja emisji cieplarnianych gazów również się wytacza na poziomie około 70% do roku 2023. W tej chwili szacuje się, że to jest około 40 a 45%, w zależności od tego, jaki to jest rejon. Więc generalnie samo zużycie węgla, Dania już do 2017 roku już zużywała mniej i w tym momencie tego węgla spadało coraz mniej i zużycie spadło o 25%, co oczywiście przełożyło się na to, że było mniej emisji dwutlenku węgla do atmosfery i bardziej czyste powietrze. Oczywiście tutaj jakby dane z końca 2018 roku pokazują, że 57% energii w ogólnym zużyciu parytetu energii elektrycznej pochodziło z paliw kopalnych, z czego reszta, te 43%, pochodziła zarówno z wiatraków, jak i no niestety tej nieszczęsnej też biomasy. I ona stanowiła między 20-28 i 15% w ogólnym parytecie całego problemu. To, co jest jakby jeszcze dosyć istotne, Dania jest liderem, jeśli chodzi o farmy wiatrowe. Generalnie pierwsze farmy wiatrowe stawały już w roku 91, więc widzicie sami Państwo, jak dosyć mocno się rozwijali i dosyć mocno ewoluują, jeśli chodzi o całe to stwierdzenie. 2019 rok, prawie 47% z odnawialnych źródeł energii. Oczywiście w tym momencie tu jest głównie energia wiatrowa. Dania ma akurat warunki do tego, żeby tą energię wytwarzać z wiatrów. Dosyć potężne farmy wiatrowe, Eagle Baltic 2 w tej chwili będzie się budowała, stoją. No i założenie jest takie, że do końca roku 2030 udział ogólnie OZE w ogólnym parytecie wytwarzania energii elektrycznej ma wynosić aż 70%, więc jeśli w tej chwili wynosi prawie 50-47, no to jak najbardziej ten pułap jest do zrealizowania. Więc jakby przykład tutaj Danii pokazuje, że dosyć mocno się rozwija. Oczywiście też są inne kwestie związane poza samą budową wiatraków, również kwestie związane są z budowaniem połączeń transgranicznych, które będą dostarczały i dywersyfikowały energię i w tym momencie jakby Dania buduje na Morzu Północnym jako pierwsza wyspę, która będzie produkowała i magazynowała jednocześnie energię elektryczną. Ma ona być zlokalizowana około 80 km od wybrzeża Jutlandii i ma jakby za zadanie łączyć ze sobą setki dużych morskich turbin wiatrowych, które generalnie będą tworzyły jakby jedną wielką
całość. To jakby to będzie taki węzeł energetyczny, tak zwany hub. Docelowo ma powstać dwa takie węzły energetyczne, które właśnie będą związane z tymi farmami morskimi. I to właśnie będzie jakby ten węzeł będzie, jedno będzie to morze to północne, natomiast drugi węzeł będzie na wyspie Bornholm. Więc jakby tutaj przykład pokazuje, że te sztuczne wyspy jak najbardziej będą spełniały te oczekiwania. Co więcej, Dania jakby zakłada jeszcze, że do końca roku 2050 całkowicie zrezygnuje zarówno z wydobycia ropy, jak i gazu na Morzu Bałtyckim i w tym momencie też nie chce udzielać nowych koncesji, żeby takie były wydobywane. Więc jakby też jakby przykład, że łącznie wszystkie farmy wiatrowe będą zajmowały około 120 tysięcy metrów kwadratowych, więc to również są potężne wyniki. Więc jakby tutaj w tym momencie no widać, że te z czasem te turbiny wiatrowe, te huby potężne, które powstaną również w zupełności zdywersyfikują i uzależnią Danię od innych dostawców i w tym momencie no, będą jak najbardziej mogły w tym momencie być niezależne, a także bywać. Ostatnim jakby ciekawostką, to co jest dosyć istotne, połowa grudnia rok 2019 roku wszyscy przywódcy unijni, państw unijnych porozumieli się w sprawie szczytu w Brukseli, w sprawie osiągnięcia przez Unię neutralności klimatycznej do końca roku 2050 roku. Jedynie wyłamała się z tego gremium Polska. Więc jakby to też pokazuje to, w jaki sposób inne państwa dbają o tę energię, bo chcą o nią dbać, a w jaki sposób te inne państwa powodują, że no niestety ale są zmuszani do robienia czegoś, co tak nie do końca jest i co nie do końca jest w ich interesie i co nie do końca powoduje, że są do tego przekonani, bo i nie zgadzają się koniecznie z tymi dyrektywami. Natomiast jakby jedno jest pewne, że jeśli się do tego nie stosujemy i jeśli nie będziemy tworzyć tego programu udziału OZE w ogólnym parytecie wytwarzania energii elektrycznej, będziemy płacić potężne kary za to, że przekraczamy te wszelkie normy i nie dostosowujemy się do tej, nie dążymy do tego, żeby uzyskać tą neutralność klimatyczną. Tutaj jeszcze widzę pytanie do poprzedniego modułu. Tak, no niestety kopalnie węgla brunatnego to jest to, co mówiłem wcześniej po kłosie, niestety tego, że Energiewende był program przemyślany, dążył do tego, żeby być OZE, ale jednak do tego, żeby się rozwijać, no niestety czasami po prostu trzeba złamać pewne założenia i tej energii trzeba po prostu niestety wytwarzać, bo mamy jej niedobór. Także jeśli macie Państwo jakieś dodatkowe pytania, proszę o ich przesyłanie na maila i postaram się na nie Państwu odpowiedzieć tak, żeby wyczerpać to, co jest. Zachęcam też Państwa jakby do pogłębiania tego tematu i śledzenia na bieżąco to, co się dzieje właśnie w tej chwili w energetyką odnawialną i to, w jaki sposób ona ewoluuje i jak się bardzo zmienia i jakby pokazuje rewolucję technologiczną, która się dzieje właśnie na naszych oczach i jesteśmy jej uczestnikami i świadkami.